Sauron gathers power. His malice inflames those who follow him. To the north, he sends Agendower, cruel master of dark sorceries. Against this rising shadow stand those who do not seek glory, who do not seek power. To protect their people, their lands, and all of Middle-earth. Three bright flames of courage to challenge the darkness. Powituje Was bardzo serdecznie z tej strony Heros699 i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z Władca Pierścieni, wojna na północy. O tak, wy już możecie zobaczyć, jak tutaj będę zasuwał. A ja jeszcze w przedczas musiałem wszystko tu ponadrabiać, nawet z tym sprzedawaniem tych wszystkich domków, które żeśmy mieli. Okej, ale już wyglądało mniej więcej tak, jak to było w poprzednim odcinku. Tam może jeszcze troszeczkę ekwipunek się pozmieniałem, ale ogólnie jest tak, jak było. Więc teraz będzie spokojnie, ale fajnie się z tym szczela, tylko mi się wydawało, że troszeczkę jeszcze chybiałem w cele, ale to może być tylko takie było moje odczucie. Na chwilę obecną lecimy dalej. Ciekawe, czy teraz będzie kocynka, czy nie, ale raczej nie, bo tutaj przed chwilą, że tak można powiedzieć, że była i się zmyła, teraz jak przejdziemy, to nie wrócimy, więc... Jerimo! O! Ale to był skok rozmalnie. Our way is barred. A wieża do. Siema. Pewnie nie musiał. Bo byłeś chyba najgroźniejszy. Kółkiem się robiło Kraula, czy... No to będzie się Heros pytał o kółki. Już mi się grymy. Ojej. Potrzebuję pomocy. A nie, nie potrzebuję. Ale i tak... I gitara. Akurat się zwróciło. Czyli mam rozumieć, że trzeba iść tędy, tak? Bo ścieżka była zablokowana tutaj, tak? I nie ma innej opcji. A, jeszcze można to rozwalić. Jakieś itemki, coś, jakieś fajne rzeczy pozdobywamy. Tutaj poszczelamy sobie w nich. No tak, to jest mądre, Heros. Pokazuj swoją pozycję. Wszystko ruszyło, to by dopiero było. O, tu są nawet więcej troli. Może ten, sanktuarium. Okej, dobra, teraz trochę pofajczyć. Tak, to jest w sanktuarium się leczy, no tak. Użyłem jednocześnie miksturki many i innej życia. Ej. The snow trolls are a danger to all. It appears they've been feeding upon the orcs. We are getting near to the mountain itself. If there's an entrance here, it'll be nearby. Tobie co się stało? Ej, Eledan. Ogarnij się. Dobra, może się ogarnie, Vadim. Może to były jakieś takie
śnieżne trole, które pierwszy raz wyeliminował. A kiedyś przypomniało mu się, że jakiś tam jego kolega wyeliminował takiego śnieżnego trola. I przeżył. A on przeżył. I jest teraz happy, ale widzę, że on się tam zablokował. A, ogarnie się. Dobra, dobra, ogarnie się. I nie ma się co bać tych trolibusów. Albo może go tak strollował ten troll i teraz nie wie co zrobić. Nie może się zripostować, ale już się ogarnął, więc jest okej. A my lecimy dalej. Jak dobrze pamiętam, my chyba później dojdziemy do jakiejś kopalni. Ja pamiętam, że ten etap jest strasznie, ale to strasznie głośny. Pamiętam, że właśnie jakoś przyciszyłem wtedy w telewizorze do dwójki, wiecie, głos, bo wtedy wszystkim przeszkadzało dookoła, a kiedy już przestałem grać i tam już chcieli inni domownicy oglądać coś przez telewizor, to nagle co się stało z telewizorem? I już było na mnie, że popsułem, już tam popsułem. A wtedy powiedziałem, no widzicie, a ten się wróci, że już popsułem, no nie, bo nie słychać teraz dźwięku. A ja mówię, a podgłośnij na pilocie. Pyk, pyk, a ja, o kurde, to ta gra taka głośna była. Więc ciekawe jak to pójdzie potem. Mam cutscenkę przy okazji. Ahead, another orc warband. What are they doing? Studying the ground? There must be something wrong. Look, there's a door. A taki suchar mi się przypomniał. Wiecie, jak... Wiecie, kto jest specjalistą od drzwi? Dorian. Dobra, bo już z Isengardu nas podchodzą. Co chyba nie jest za Isengardu? No, mają takie podobne hełmy do Isengardu. Za tym, co on na mojej miniaturce. No właśnie, bo... Właśnie, bo też mógłbym zrobić gryfa orzełka, ale mówię, nie, chyba będzie za słodko już, tak co przez ten gryfa orzełek, nie? I mówię, dobra, weźmiemy sobie troszeczkę jakiś armię mroku. A, łebek. No, może sobie to zrobimy, bo to jest teoretycznie namierzające. Nas mnie spędzi. A już teraz na szczęście nie, ktoś jeszcze do mnie strzelał. Ale chyba mi się wydawało tylko. Dobra, lecimy dalej. A, bo tam jest idziomuś. I znowu łebek. There was a sharp skirmish here. The tracks are hard to read, but it appears the fighting carried on into the mountain. No, czyli musimy teraz przejść przez te góry. Być możliwe właśnie, że to będzie teraz to. No okej, okay, dobra, lecimy dalej. Jakiś jeden sekrecik mieliśmy, aż kuj, no. Ja, liczba zabitych wrogów. No dobra, czyli co tutaj jest tak mi udało nam się osiągnąć? Przeszliśmy na początku przez te pierwsze góry Gundebad. Tylko teraz jak będziemy pewnie szli przez kopalnię, to gryforzełki nam nie pomogą. Więc trzeba będzie uważać. I radzić sobie sami. A przy okazji może samo istnie gryforzełek nie zaatakuje, więc sobie też przeoszczędzimy tych punktów wezwań gryforzełka. Więc gdzieś to tam mały plusik jest, a gdzieś tam jeszcze mały minusik się wtrąca. Myślę, że sobie damy radę. Nie takie, żeśmy te... Terepetie przychodzili. Dobra, ej, no tam, o, kujwa, tamte to terepetie, to... Nie w kij dmucha. Tutaj, to tutaj właśnie jest tak jakoś łagodnie, nie? Pomimo, że gramy na najtrudniejszym poziomie trudności, to jest tutaj o wiele łatwiej. Jak to była liczba zabitych wrogów, czy
i już możemy zasypać dalej. Someone was here before us. There was a fight here very recently. The bodies! They're dwarves! This one lives still. Well then, come on, you scum! Finish it! You're not orcs. Co tu robisz? Pomożemy ci. Damy, pomożemy ci. I can help you. I have some skill as a healer. No, no. Save it. The arrows, poison. No hope. But you can help. Help my friends. No, teraz mamy, co tu robisz? Gdzie są twoi przyjaciele? No dobra, gdzie są twoi przyjaciele? Where are your friends? Went on. Can't say where. Now, find them. They need help. Why are you here? What were you trying to do? We seek a weapon. We must find it. Use it. Stop the orcs. To jest orange. What is this weapon? Where can it be found? Dwarf weapon. In the stone. Nordri has the key. Find them. Help them, please. Save Nordenbach. Nordenbach, co to jest? Who or what is Nordenbach? It's too late. He's dead. But it sounds like there may be more like him around here somewhere. Yes, and they are searching for a weapon of some sort. Come, let us find them. It pains me to leave fallen dwarves to these accursed orcs, but we have no choice. Ciekawe, czy jakbyśmy wybierali pewne opcje, to czy właśnie by odpowiadał. Ale okej, no bo tu mamy przejście. Ale tu coś jeszcze. Nie, tu nic nie było. A bo tam żeśmy przyszli. Okej, dobra, czyli tu mamy już krasnoludy, czyli już wiemy, że mamy do czynienia z krasnoludami. Okej, tutaj żeśmy przeszli. Okej, dobra, czyli tam trzeba iść. Bo myślałem, że gdzieś jeszcze jest jakieś ukryte przejście, ale widzę, że nie. Więc zapieprzamy dalej. Okej, kolejni przeciwnicy. The orcs are like maggots, teeming in the corpse of once great Gundabad. Just what I... They delight in marring the works of others, and twisting them to their own foul purpose. Okej, dobra. Jesteśmy właśnie w tych... wnętrzu góry. I tu właśnie będą różne takie prace, wiecie. Będą napieprzać młotami, te koła będą się zasuwać i to będzie hałasowało, więc... W razie czego tam krzyczeć, że Heron za głośno jest, ta gra nie wytrzymujemy. No, to trochę ją jednak cisza, ale myślę, że chyba jednak powinno być okej. Caverns echo with the hammer blows of a thousand orc smiths. Okej, to czy tutaj możemy sobie przejść? No tak sobie możemy, ale tak będziemy już tutaj spadać. A, bo gdzieś tam trochę na dystansie. Here is something I can make use of. No wy już tam napiprzacie. Może celni trochę panowie. Bo wy tu macie ograniczoną amunicję, a moja amunicja składa się z many. A, malbombki,
A. O, a, myślałem, że detonuje. Czy to mam tak dubliny, Einzenga, Gokowie, no to po prostu trio. Żeby bombardierów nie było. No, panowie, zajmijcie się dołem, bo nie widzę, co się tam dzieje. Dużo was Sauron tutaj nie miał? Powiada, że zablokowano. No to my sobie ją odblokujemy, kuźwa. Kuźwa. No kuźwa, no. Ale o co wam się wszystkim rozchodzi? O kultury. No ale z kulturą nie mam nic wspólnego. No właśnie. Aaaa, cytat. Halinki, świat według kiepskich. Tylko że tam nie było kuźwa, tylko kurde. No kurde, no było, ale kuźwa też może być, nie? Bo tu, o właśnie, kuźnie jest różne. Czy w kuźni taki wielki. Można to nazwać kuźnią, bardziej taką wielką przemysłową kopalnią. O! O! No, trzeba rozpierdzielić, no. Teraz muszę to zrobić w armii. Ale no, nie, ja musiałem to zrobić. Teraz co ty powiedziałeś, musiałam? No, nie, musiałam. A może to powiedzieć, że musiałam. No w sumie gramy elfem, no wszystko. Byłoby się jakoś tam wczuć w rolę, ale też teraz nie przesadzam, bo właśnie to będzie, że rozlubuje się. Just like a dwarf to spend so much time on the ground, my dear. Co ty taki odporny tam siedzi? Dwie bomby na ciebie wysłałem, a ty tutaj trzeba się mocnymi atakami. Kurde, ziom. Potrzebowałbym pomocy, ale ja się obawiam, że właśnie teraz wszyscy... Nie, trzeba cię gdzieś trafiać w szczególne miejsce, bo... No, weźmy sobie manę. Teraz tepnijmy się. Co? Uratujmy chociaż jednego naszego ziomka. Many thanks. Let's get back to it. No, ten ziomek jest trochę dla mnie problematyczny. I'm in your debt. No, nie wiadomo, jak mamy go pokonać. Chyba, że można od plecu. Może ma odsłonięte plecy. No, odsłonięte. Na tym przeżyć. Dobra. Same nie pokonamy takiego. Ktoś musi zwrócić na siebie uwagę, a potem ktoś od tylca musi go zejść. Teoretycznie to my powinniśmy go tak jakoś zmotywować. Myśmy go tam gdzieś przyciągnęli, ale się panowie powinni go tak od tylca go zajmować. Ale pewnie teraz ktoś powie, ale przecież my nie jesteśmy tacy, żeby od tylca zachodzić. No i wtedy się robią komplikacje, bo nie wiadomo kto, co i jak ma działać, nie? Same problemy, to same problemy. No. Gdzie żeś ty tam farin wpadłeś? No od kusznika żeś padł. Come on, dwarf! There are still foes to defeat. Much appreciated, friend. I działaj. A. Dobra, łapencja odpadła se. A my idziemy sobie po ten kuferek, który na pewno nie jest secretiki, tylko po prostu zwykły taki, no.
A my lecimy dalej. Tak z czasem, jeszcze trochę czasu mamy. Trochę ten czas trochę wolno leci. Coś mi się tak wydaje. Ale przynajmniej dużo robimy. Więc jest tutaj mały plusik. To jest jakiś portal, coś tam przejść. Musimy się fajnie przeszło. Ej, dobra, trolejbus sobie tutaj ciśnie. To nie od razu, to żeby nie hałasowało nam tutaj po tym nagrania. You're no match for him. Do you fear myśli? We need to pass that gate. Ale co uszy piekną. There must be some mechanism to control this gate. What of this? These chains and gears. This is the heart of the enemy's war machine. They forge weapons and armor to equip the hordes gathering here. They're making more than that. Can't you smell it? The same blasting power used against us at Fornost. There must be a huge store of it here. Then let us destroy the gears. Perhaps we will slow their war mills. We strike as one. Teraz to niszczyć, ale to kończyć cytat, że to uszy. Piekli. No nie mówcie, że wziąłem miksturkę. To uszy piekną, jak się chce. Jak się o tym myśli. No dobra, rozdupcyliśmy. Coś żeśmy uruchomili. I te łańcuchy będą kuźwa głośne. Okej, dobra. No ale tu nic nie ma. Gdzie tutaj jest przeciwnik? Kurwa, w ścianę wszedł. Co to za duch, kurwa? No dobra, ale no nie mamy przejścia. Gdzie powinniśmy przejść? No tutaj, co to było? Zrobisz tutaj, wyjść. Tutaj się na koło. No nie. No tutaj te łańcuchy trzeba. That must wait. Nie. Może tu górą. O. There are bowmen on the columns. Keep pressing forward. We can't let them pin us down or we'll have an army upon us. Fight together! Ja powinienem zapieprzeć, czy walczyć z nimi? Ja powalczmy sobie jeszcze na początku. Dobra. Ja się obawiam, że zaraz coś tutaj pierdyknie, więc jeszcze raz do góry. Zmieszajmy. Możemy sobie coś zmieszać. No i co możemy sobie zmieszać? Niemożliwe.
Zwycięstwo i ciasto, no to takie dla dupy. To możliwe. Eliksir odrodzenia, obrona. Tutaj niemożliwe. Odrodzenia, zwycięzcy. Pójdź na to. Może ciasto wycznić. To może być już dobre. I połączmy ostatnie to. To może sobie już burżuła zje. Ciasto wycznicie. Proszę bardzo. Weźmy te grzybki w końcu. Gdzie jesteście tu? Nie zdążyli. Nie zostali do mnie. No to co dajmy. To oni trochę wolno pracują. No już się tapnęliście, no dobrze. A oni są też tak fajnie z góry, co atakujesz. Orkiem? Tak, taka dobitka? Okej. Okay. Rozumiem, jakby może ten toporek miał tak tutaj jeszcze... A, właśnie to ciasto skończyło. No tam widzę, że możemy przejść. Ale pewnie tam jest secret jakiś. To jest tutaj, gdzie walczyliśmy, czyli takie kółeczko, żeśmy zrobili. O! To jest pieczęć. Oka bez powieki, bardzo dobrze. No, nigdy tego zadania nie potrafiłem zrobić. Zawsze gdzieś jeden mi umknął. Może tutaj się uda. No fajnie by było. O, tu jest złota skrzynia, to na pewno jest sekrecik. Kolejne jakieś niesamowite branie. Nic nie widzę, teraz widzę. Przejdźmy dalej. Tu widzę, żebyśmy mogli sobie zrobić powrocik do Rivendell. No wiem, czy to nie będzie nawet sensownym pomysłem, bo jak widać troszeczkę mamy uszkodzeń na tych broniach. Byśmy mogli sobie to pouzupełniać. Czy możemy sobie z tą świetkę? O, możemy. O, ale niezły kawał stali. No, to już w miarę sensownie wygląda. Te spodnie mogą być, ale może dlatego, że to jest uszkodzone. Być możliwe. Na razie zostawmy. I możemy w sumie wrócić się do Rivendell. Podaprawiamy i wrócimy się do. I niestety zakończymy odcinek. Chyba, że to już prawie 12 dochodzi. Kurde. Dobra, no to szybciutko. Gryfo, żełki nas proszę nie rozpraszać. Kowalu proszę szybko naprawiamy. Ekwipunek, ten który oczywiście mamy. No po co naprawiać ten, którego nie mamy. Chociaż cash mamy. Nawet nie schodzi nam z tego, to mamy na nadwyżkę nawet. O, to możemy sobie coś ten. Wola regeneracja zdrowia. O, wytrzymałeś. A to może właśnie dlatego. Dlatego mogliśmy wtedy założyć tamten hełm. Okej, dobra. To sobie naprawimy to, naprawimy sobie też nową, dlaczego by nie. Po co potem dwa razy ganiać. Dobra, naprawione, dzięki jomuś. Fajnie, nie blokuj mnie. A my oczywiście zapieprzymy dalej.
O kurde. Nie ma wszystkich lokacji? Dlatego to, żem nawet nie wiedział, że na tym etapie jesteśmy tylko na górach. Good God. No. No dobrze. Jak odpowiadał ten ziomuś. Z 1.10. Teraz, ale już to mówiłeś. A, no tak. Kiedy? No w Silent Hillu. No ale przecież jeszcze nie widzieliśmy Silent Hilla. A, no tak, zapomniałem. No, no dobra. No zatem, co udało nam się dzisiaj osiągnąć? Jesteśmy tutaj. Weszliśmy do głąb góry. I lecimy dalej. I dostaliśmy nowego questa. Musimy pomóc krasnoludom, którzy mają jakiś klucz do jakiejś broni. Jakiś taki niezwykły, tak. Krasnoludy muszą mieć, żeby wyeliminować tutaj tych orków, goblinów i wszystkie tutaj plugastwa, jakie się tutaj pałętają, więc musimy ich odnaleźć, tylko oczywiście nie wiemy gdzie i tu się też kamienie zawalają, mam nadzieję, że nic nam nie spierdzieli się na główki, więc okej, więc kończymy. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Zostawcie łapę, się w ręce, subskrypcję, że jakoś tam zostawiliście i jako tako będziecie śledzić mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Cześć! Cześć!